Niczego tu nie znajdę.
Nic tu nie ma. Czego tu nic nie ma. Nic tu nie ma. Jakby było mało problemów. Nie, nie musisz o to pytać. Niektóre problemy same się rozwiązują. Ej, ty! Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz, dla ciebie. Masz, dla ciebie. Masz, dla ciebie. Hey! Pohandlujmy!
Hej! Ej, ty! Pokaż mi swoje towary. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Pokaż. Miło mi... Co słychać? Cześć, Marvin. W końcu jesteśmy bezpieczni. Thank you.
Nic tu nie ma. Kim jesteś? Jestem Klaus, strażnik wieży sygnałowej. A ty? Czego tu szukasz? Tak, tylko przechodziłem obok. Im szybciej stąd pójdziesz, tym szybciej wrócę do pracy. Opowiedz mi o tej wieży sygnałowej. Ognie sygnałowe są sposobem szybkiego informowania okolicznych wysp o zbliżającym się zagrożeniu. Po całym wschodnim archipelagu rozsiane są takie wieże. W przypadku ataku wroga, wybuchu plagi albo pojawienia się innego niebezpieczeństwa, goniec musiałby płynąć przez wiele mil, aby dotrzeć do innych wysp z wieściami. Dzięki położonym na wzgórzach ogniom sygnałowym, informowanie sąsiednich wysp o zagrożeniu przebiega błyskawicznie. Nie nudzisz się tutaj? A co ja mam do gadania? Poza tym, przynajmniej mam jakąś robotę. Ciężko o nią, gdy wszędzie wojna. Czasami zejdę sobie do wioski na ognika. No ale przez większość czasu dotrzymuję towarzystwa mojemu dowódcy, Johanowi. Biedak spędza tu całe dnie i noce. Nigdy nie spotkałem bardziej oddanego sprawie człowieka. Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy Silbach pilnie potrzebują zapasów drewna. W wyniku ostatniej burzy wiele chat zostało uszkodzonych. Bastiana kojarzę. Czasami wpadam do niego na kwaterkę piwa. Ale ciebie nie znam. Jeśli naprawdę przysyła cię Bastian, to pogadaj z Johanem. On tu dowodzi. Muszę już iść. Ta, na razie. Hej. Co tu robisz? To samo, co od ponad 20 lat. Pilnuję, żeby tacy jak ty się tutaj nie szwendali. Pytanie brzmi jednak, co ty tutaj robisz? Co to za miejsce? Wieża sygnałowa. Dzięki niej mieszkańcy Archolos informują pozostałe wyspy archipelagu o zbliżającym się zagrożeniu. Jak dla mnie ta sterta gruzu i desek nikomu nie jest potrzebna. Ale rozkaz to rozkaz, więc siedzę tu i marznę, bo czemu nie? Powiedz mi więcej o tej wieży. Jak dla mnie i tak jesteś nad wyraz ciekawski, a ja powoli tracę cierpliwość.
O jakim zagrożeniu mówisz? Rozbójnicy, piraci, plagi, no i oczywiście te orkowe bydlaki. Słowem, wszystko, co może zagrozić bezpieczeństwu wyspy i okolic. Prawdę mówiąc, już nikt nie pamięta, kiedy ostatnim razem ognie płonęły. Ale musisz być gotowy na odparcie takich zagrożeń. Jak najbardziej. Właśnie dlatego mam przy sobie moją kochaną kuszę, która jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Nauczyłbyś mnie, jak się posługiwać taką bronią? Nie mam tu zbyt wiele do roboty, więc czemu nie? Ale nie za darmo, frajerem nie jestem. Chcę potrenować. Dobrze, tylko przygotuj złoto. Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy wioski pilnie potrzebują drewna. W wyniku burzy... Bla, bla, bla. Burze, sróże, a my tu dzień w dzień marzniemy jak zwykłe obdartusy z dzielnicy portowej. Idź z tym do Drwali. Mają obóz na południowy wschód stąd. Dzieli nas jednak masyw górski, więc będziesz musiał nadłożyć trochę drogi. A to drewno na górze? Może odstąpisz ze 20 kawałków. A co jak na horyzoncie pojawią się galery orków? Kto wtedy ostrzeże miasto i pozostałe wyspy? Zapomnij o tym. Może się jakoś dogadamy? Czy ty mi właśnie proponujesz łapówkę, chłopcze? Na pewno jest coś, co byś chciał za trochę drewna. Strasznie na tej górze wieje, że nie idzie wysiedzieć. Załatw mi ognika, to pogadamy.
Nic tu nie ma. Doigrałeś się. To już koniec, śmieciu. Doigrałeś się. Stój, śmieciu. Doigrałeś się. Rozerwę cię na kawałki. Jeszcze cię dorwę. Rozerwę cię na kawałki. Jeszcze cię dorwę!
Rozerwę cię! Hej! Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Archolos to wspaniała wyspa, stolica i prawdziwa perła wschodniego archipelagu. Słynie przede wszystkim z wina, ale są tutaj też surowce naturalne i rozwinięta infrastruktura. Nic więc dziwnego, że jest to tak ważny region dla królestwa pogrążonego w wojnie. Znaczną część kampanii Robara finansuje się z tutejszych pieniędzy. Jak życie? Trakty są względnie bezpieczne, ale warto korzystać z naszych usług jako zabezpieczenie przed atakiem tej słynnej bestii czy grupy bandytów. Jak życie? Trakty są względnie bezpieczne, ale warto korzystać z naszych usług jako zabezpieczenie przed atakiem tej słynnej bestii czy grupy bandytów.
Hej, ty! Kim jesteś? Nazywam się Helmut i nadzoruję pracą tej placówki. Co tu robicie? Wypalamy węgiel drzewny. Nigdzie indziej na wyspie nie znajdziesz lepszych warunków do wydobycia tego surowca. A ty, jak myślę, nie przyszedłeś tu, żeby nam przeszkadzać. Jak idzie praca? Lepiej być nie mogło, chłopcze. Tutejsza ziemia jest dla nas nad wyraz łaskawa, a to dlatego, że jest bogata w glinę, żwir i piasek. Poza tym Ulryk wysoko ceni sobie naszą pracę i jest gotów płacić wyjątkowo szczodrze za każdą dostawę węgla. Szukam zarobku. Może mógłbym wam w czymś pomóc? Ludzi do pracy nam nie brakuje. Ale to się może szybko zmienić, jeśli nie rozwiążemy problemu z zębaczami. Do tej pory nie zdecydowały się nas zaatakować, ale co parę nocy słyszę, jak wydzierają się ze swojej jaskini. Boję się przymknąć oko na chwilę, gdyż w każdym momencie mogą złożyć tam wizytę. Tak jakby się nami bawiły. Umówmy się tak, jeśli pozbędziesz się tych paskud, to nie ominie cię nagroda. To co? Dogadamy się? Zajmę się nimi. Gdzie ich szukać? Zaraz przy rzece jest mała jaskinia. Tam się te bydlaki zalęgły. Tylko uważaj, to nie są byle sierwojady. Jeśli zaatakują cię w grupie, to już mogę zacząć kopać ci grób. Hej, ty! Chciałbym kupić węgiel drzewny. Lepszego nie znajdziesz na całej wyspie. Jeśli nie chcesz nic kupić, to nie zawracaj. Co słychać? Węgiel to zaiste cudowny surowiec. Jeśli chcesz, żeby zjełczałe mięso czy stęchłe zboże przestały śmierdzieć, wystarczy, że dodasz do nich parę kawałków węgla i chwilę odczekasz. Sam na to wpadłeś? Też mi coś. Każdy szanujący się węglarz o tym wie. Hej, ty! Co słychać? To co zwykle. Praca wre. Na czym polega twoja praca? Głównie to jestem odpowiedzialny za formowanie mielerzy. I dbam o to, żeby nie było w nich żadnych luk i szpar. W ten sposób mamy pewność, że wypalane przez nas drewno ma najwyższą jakość. Dla kogo pracujesz? Jeśli pytasz o to, kto mi płaci, to tą osobą jest nasz budnik, Helmut. On kieruje pracą w obozie. Ostatnio mamy sporo pracy. Dostajemy mnóstwo zleceń z Wilczego Leża. Ale ja tam nie narzekam. Przynajmniej jest z tego porządny pieniądz. Wilczego Leża? Tak nazywają tę starą górską warownię po drugiej stronie jeziora. Ponoć jest we władaniu niejakiego Ulryka, wasala gubernatora, ale poza tym to nic o niej nie wiem. Jego ludzie czasami przychodzą nadzorować naszą pracę. Są opancerzeni od stóp do głów i noszą takie wielkie topory. Na twoim miejscu nie wchodziłbym im w drogę. Jak idzie praca? Mam nadzieję, że już niebawem Helmut doceni moją pracę. Ostatnio wyrobiłem 2 razy więcej niż inni. Musisz bardzo lubić to, co robisz. Mówię ci, powinieneś kiedyś spróbować tej roboty, kolego. To kupa frajdy. Chwila. Jak idzie praca? Jak po maśle, chłopcze. Jak po maśle. Mielerze pracują tak samo dobrze w dzień, jak i w nocy. A wszystko dzięki tutejszej ziemi. Nigdzie na wyspie takiej nie znajdziesz. Poza tym, Ulryk dobrze płaci za każdą dostawę węgla. Opowiedz mi o Ulryku. To surowy i pragmatyczny człowiek.
ale sprawiedliwy. Nie to, co te królewskie, tchórzliwe popleczniki. Im to tylko uczty i burdele w głowach. Przybył tu wiele zim temu, gdy ta twierdza była jeszcze we władaniu poprzedniego lorda, Godryka. Kląc się na prawo do tych ziem, Ulryk zażądał otwarcia bram, ale Godryk zabarykadował się i cierpliwie czekał. Wkrótce nastała zima, a każdy głupi wie, co zima oznacza dla najeźdźców. Ulryk w końcu zdecydował się na odwrót, co wielce ucieszyło Godryka. Lord Warowni szybko zapomniał o zagrożeniu i z okazji zwycięstwa wydał wielką ucztę na zamku. Nie przypuszczał jednak, że atakujący wykorzystają nieużywane szyby kopalniane do przedostania się do wnętrza twierdzy. Znalazł się taki jeden śmiałek, który poprowadził najeźdźców przez podziemne tunele. Ulryk z garstką najwierniejszych mu ludzi przekopał się do niższych poziomów warowni. Otworzył wrota i wtedy zaczęła się prawdziwa zabawa. A Godryk? Cóż, Ulryk nie miał dla niego litości. W taki sposób dziedzic Wolfzaka powrócił na Archolos. Szukam pracy. Wiesz może, do kogo powinienem się zgłosić w tej sprawie? Węglarzy ci u nas dostatek, ale może Helmut dać jakieś zadanie. Jeśli szukasz uczciwej pracy fizycznej, możesz też spróbować szczęścia przy wycince drewna u Knuta albo w twierdzy Ulryka. Oni to zawsze potrzebują rąk do pracy. Z tym, że uważaj, bo mieszkańcy Wilczego Leża nie lubią nowych, a ty mi na takiego wyglądasz. Wszystko w porządku? Nie do końca. Tylko czekać, aż królewskie wparują tutaj i zawłaszczą nasz obóz. Dlaczego mieliby to robić? Bo Helmut zaczął dogadywać się z Ulrykiem, a to jest im, lekko mówiąc, nie po drodze. Podobno Knut już ma problemy. Niedługo to możemy być my. Zdania nie zmienię. Królewskie to pazerne dziady. Ot co? Jedna cholerna bestia mniej! Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Wiesz, nie ma w tym wielkiej filozofii. Ścinam drzewa, piłuję pozyskane drewno
Potem strzelam sobie piwko i idę spać. Co nowego? Niewiele. Każdy kolejny dzień podobny do poprzedniego. Ale taki już los trwala. Przynajmniej w nocy mogę sobie posłuchać odgłosów przyrody w spokoju. Kim jesteś? Nazywam się Knut. Jak widzisz, jestem drwalem. Jestem zajętym człowiekiem, więc gadaj, czego chcesz. Jak idzie praca? Drewno jest twarde, a drzewa głęboko zapuściły korzenie. Zupełnie jakby przygotowywały się na zimę. Oprócz tego całkiem nieźle. Oczywiście, jeśli nikt nam nie przeszkadza i nie zadaje głupich pytań. Masz może jakieś drewno na zbyciu? Jeśli pytasz, czy moje zapasy są na sprzedaż, to muszę cię rozczarować, ale nie sprzedaję drewna byle komu. A nawet gdyby tak było, to i tak się spóźniłeś. Władca tej warowni kupił od nas całą ostatnią partię towaru i właśnie zamówił kolejną. Kim jest władca tej twierdzy? Nazywa się Ulryk. Nie wiem o nim za wiele i szczerze mówiąc, niewiele mnie obchodzi, kim jest. Ważne, że płaci więcej od gubernatora. Może w takim razie zapracuję na to drewno. Widzę, że masz łapy jak prawdziwy drwal. Może będzie z ciebie jakiś pożytek. Bierz tę piłę. Wiesz, jak to się robi? Brat mi kiedyś pokazywał. Dobrze. Przynajmniej nie będę musiał strzępić języka na próżno. Potnij każdą z przygotowanych kłód na równe plastry, a potem przynieś mi całe drewno. Gdy już to zrobisz, dostaniesz swoją część. Widzisz, to nie było takie trudne. Proszę, to całe drewno, jakie udało mi się zebrać. No, nieźle, chłopcze. Musisz jeszcze popracować nad dokładnością, ale mimo wszystko się spisałeś. Zrobiłeś, co do ciebie należało, więc dostaniesz obiecane drewno. Ile kawałków potrzebujesz? 20 wystarczy. Trzymaj, mam nadzieję, że poradzisz sobie z transportem.